No i jesteśmy z powrotem przy Jeepku. Wtryskiwacze zostały sprawdzone. Pan powiedział, że jest wszystko z nimi w porządku. Teoretycznie te o-ringi można by było wymienić, ale nie są takie bardzo twarde. W sumie to widzę, że są całkiem w porządku. Były jakieś tam odchylenia, może po 5%. Także żaden nie leje. Ja użyję wazelinki technicznej. Na o-ringi. Z jednej i z drugiej strony. No, nie no, około, byle nie w samą dyszę. No bo one zostały, te wtryskiwacze zostały troszeczkę przeczyszczone. Czy tam na jakąś tą myjkę ultradźwiękową chyba zostały wrzucone. No i tak naprawdę to pan powiedział, że kurde, no nie ma tutaj żadnego ubytku na nich. No dobra, wracamy do nagrywania z baniaka. Bo tak naprawdę to właśnie te zapinki trzymają jakby dystans odpowiedni, tak? Bo ona tutaj wchodzi. Wyjmę jeden. Jeszcze. Ona tu wchodzi w to wycięcie. Po obu stronach wycięcie. Tak. A tu od tej strony, to zaraz po drugiej stronie pokażę, w co ma się zapiąć. Dobra, i teraz one są sztywniejsze oczywiście. I druga strona. O, a tu jest prostokątny element. Widać tam? Widać tam chyba coś. Prostokątny element. I jedziemy. O. No widać, jak ładnie tu się zapina o wszystkim tu po boczkach i z tej. Przyznam szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak ja później pozapinam te wtyczki na samym końcu tam. Bo tu jest tak z tym gazem jeszcze, kurna, napieprzone. Dlatego dobrze jest założyć gaz tak, żeby można było odpiąć go i zdjąć całkowicie. Nie tak jak tutaj u mnie akurat jest. No to i tak rzadko, bardzo rzadko takie coś jest. No dobra, to wkładamy jeszcze raz. Kurna, takie pozałamywane przewody
to se można w dupę wsadzić, kurna, bo to na złamanych przewodach prąd nie biegnie tak, jak powinien. No nie jestem pewien, czy to jest dobrze, bo tam jakby tak milimetr odstaje. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Jest drugi, trzeci, czwarty, dobra. Czyli przewody od cewki są wszystkie. Od cewek znaczy się. Najpierw cewki. Oj. Listwa zasilająca w paliwo założona, wtryskiwacze pozapinane, wtyczki pozapinane. Dobra, no i wkładamy dalej cewki, bo zacząłem tam od tej z tyłu jednej, od ósemki. Gdzie jesteś, cylinderku? Tam jesteś, dobrze. Jest kosteczka. Kurde, chyba nic tu więcej nie idzie już pod te. Tylko ten jeden idzie tu. To idzie już tam. I tu już żaden więcej wtyk nie idzie chyba. Żadna wtyczka. Tu wprawdzie jest tulejka metalowa w tym, także tam nie powinno się nic uszkodzić, jak to dokręcamy, ale trzeba naprawdę z głową to dokręcać. O,
tu jest to, co idzie z drugiej strony, to idzie do tego, czy do tego, nie, do tego będzie szło, dobra. To jest, a to jest cewka do tego, dobrze, czyli to będzie tak szło. No, zobaczcie, jak fajnie deszczyk zaczyna padać, żeby mnie podlać troszeczkę. Wiem, ja właśnie lubię takie tematy, jak deszczyk w taki dzień, to jest właśnie to, czego ja potrzebuję. Jak grzebię przy samochodzie, nie mogę wjechać do garażu, bo tam bałagany, jak diabli. No dobrze, czyli tak, ten mały idzie sobie tu. Ten idzie sobie tu, ten idzie sobie tu. Dobra. Tak, chyba tak. Chyba wszystko tak, jak powinno być, co? Żadne wtyczki nie zostały, tu jest wszystko podłączone.
Dobra. No. No dobra. No i zobaczcie. Kolejna rzecz, choć trochę poprawiona na razie na sztukę, tak tutaj z bzykiem, ale kurna jak się trzyma teraz, a nie zapierdziela kurna po całym samochodzie, jak było wcześniej. No dobrze, wszystko tam jest poskręcane i teraz tak, trzeba kilka razy dać mu. Wtrysk paliwa. O! Dziwnie zapracował przez moment. Zobaczmy, czy tam wszystko dobrze działa.